Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. A moi drodzy, jesteśmy w Górnym Mieście. Zaraz będziemy rozpoczynać dzisiejszy odcinek od rozmowy ze Skrybą, który może nam pomóc w zrobieniu w sumie dwóch questów, czyli w wykonaniu zadania Oko Dragira oraz możemy się co nieco dowiedzieć o czym? Jezus Maria, o opuszczonej wiosce górniczej. Tak więc chodźmy w takim razie. Zacznijmy od tego gościa. No tutaj, tak jak sądziłam, akurat tylko kradzież kieszonkowa. Tutaj mamy Gabriolana. Możemy z nim chwilę pogawędzić. Czym się tutaj zajmujesz? Jestem Gabriolan, skarbnik miasta, dbam o finanse. Widzisz więc, że jestem ważnym i zajętym człowiekiem. Co mogę dla ciebie zrobić? Co to za budynek? To jest ratusz w Asun. Czy to nie jest oczywiste? Pracują tu niektórzy z najważniejszych ludzi w kolonii. Ponieważ jednak większość władzy sprawuje książę, Albrecht od niedawna nie odbyła się tu żadne, że nie odbywa się żadne posiedzenie rady. Dlatego właściwa sala rady jest obecnie wykorzystywana bardziej jako biblioteka i archiwum. Mogę coś zrobić? Nie, moje zadania są zbyt ważne i zbyt tajne, aby powierzać je osobom trzecim. Mimo wszystko dziękuję za ofertę. Czy wy widzieliście tą gęś, która tutaj po prostu wparowała i przyszła sobie pomachać po prostu ogonkiem? Oh my god, dobra. Jest Skryba, ale zanim ze Skrybą, to mamy jeszcze Tycjana. Okej, chyba będzie jakiś kłeścik, co? Wyglądasz na wykończonego. Naturalnie, nic dziwnego, jestem kompletnie wykończony. Co cię ukryzło? Niedługo zbankrutuję. Pilnie potrzebuję pieniędzy. Jeśli nie uda mi się zebrać trochę roperii, aby wkrótce uzupełnić zapasy, moi klienci anulują swoje zamówienia. Rozumiem, czyli jesteś kupcem. Czym handlujesz? Sprzedaję bardzo rzadkie składniki alchemiczne najlepszym alchemikom na wyspie. Na przykład? Myślę, że taki żółtodziób jak ty nie zrozumiałby nawet nazw tych wyrafinowanych składników, nie wspominając już o właściwościach i zastosowaniach. Rozumiem, więc zostawię cię samego z tym twoim wielkim biznesem. Czekaj, może mógłbyś mi pomóc w interesach? W czym potrzebujesz mojej pomocy? Moje interesy nie idą ostatnio zbyt dobrze. Jestem tu od niedawna, a już zdążyłem pokłócić się z wieloma lokalnymi alchemikami. Chyba nie jestem szczególnie utalentowany w rozmowach z klientami. Co ty nie powiesz? W każdym razie znalazłem nowego nabywcę na moje towary, to jakiś bogaty alchemik żyjący w odosobnieniu w lesie. Złożył już u mnie swoje pierwsze zamówienie, ale nie mam pieniędzy, aby bezpiecznie dostarczyć mu towar. A więc chcesz, żebym przyniósł mu paczkę? Nie, bo i tak byś tam nie trafił, a po drodze na pewno zgubiłbyś paczkę. Jak powiedziałem, żyję samotnie na pustkowiu. Wyślę małą karawanę z lokalnym przewodnikiem, ale oczywiście chcę też, aby im za to zapłacono, a tu wkraczasz ty, przyjacielu. Nie do końca nadążam za tobą. Po prostu pożyczysz mi trochę swojego złota. Ja płacę kurierom, a kiedy towary zostaną dostarczone, dzielimy zyski między siebie. I ile za to dostanę? Zyskiem dzielimy się porówno, bardzo bratersko. Okej, ile potrzebujesz? Na początek 50 roperii powinno wystarczyć. Oprócz tego dokładam 50 od siebie, a dostaniemy za to 150. Jego zamówienie nie jest zbyt obszerne, ale wspominał, że w najbliższej przyszłości będzie chciał zamówić większe ilości. 50 to nie jest mała kwota, biorąc pod uwagę, że cię nie znam. Oczywiście ci się to zwróci. Dodatkowo 25 roperii i oczywiście zysk z transakcji. To sprawiedliwe, tak? Okej, twoje 50 roperii. Mam nadzieję, że nie zmarnujesz tych pieniędzy. Nie martw się, przyjacielu. Mam co do tego dobre przeczucia. Daj mi dzień, opowiem ci, jak poszło. Okej, ryzykowna inwestycja. No, to nie było bardzo ryzykowne. Mam historyka i skrybę. To są dwie różne osoby. W porządku. No to w takim razie to ogarnijmy. Jakąś chyba książkę dostałam od niego. Szukam oka Dragira. Wiesz coś o nim? Oko Dragira, nie? Niewiele o nim wiem. Co wiesz? Nic ważnego, jak właściciel podobno bardzo uważa, aby nikt się o nim nie dowiedział. Dlatego, dlaczego chcesz o tym wiedzieć? Znam kogoś, kto chce go kupić. Cóż, niestety muszę cię rozczarować. Mogę wrócić do mojego zleceniodawcy, tylko wtedy, gdy będzie wiedział, kto go ma.
Nawet jeśli ta osoba nie chce tego sprzedać, wtedy przynajmniej moje poszukiwania się skończyłyby. Ktoś znający się na legendach tak dobrze jak ty z pewnością wie, kto do tej pory posiadał oko. Już ci mówiłem, że nic nie wiem, a to w najbliższym czasie raczej się nie zmieni. Czy mogę się rozejrzeć po bibliotece? Rób to, co uważasz za słuszne, rozejrzyj się. Właściwie bardzo się cieszę, że ktoś interesuje się moimi skarbami literatury. Ale proszę, odłóż książki z powrotem na ich miejsce. W przeciwnym razie będzie to prawdziwy bałagan. Tak, no to może skryba. Okej, myślę, że skryba mi powie, podejrzewam. Kim jesteś? Naprawdę nazywam się Quadrich, ale większość ludzi mówi na mnie po prostu skryba. Potem zajmuję się najczęściej pisaniem. Co piszesz? Zapisuję właściwie wszystko, głównie listy administracyjne i prawne, więc nic ekscytującego. Naprawdę ciekawe rzeczy spisuje historyk, nawiasem mówiąc, jego prawdziwe imię to Gutenberg, ale tutaj prawie nikogo nie nazywają po imieniu. Czasami naprawdę się tym przechwala i myśli, że jest lepszy ode mnie, ale ostatecznie jest mi wszystko jedno. Nieustannie szczyci się tym, że pisze o czynach ważniejszych ludzi. Gdybym tylko miał informację o czymś, czego nie wie nawet historyk. Stare książki o opuszczonych miejscach czy coś w tym stylu, bardzo mnie to interesowało. Jeśli kiedykolwiek udasz się w takie miejsce i znajdziesz tam jakieś księgi lub święte pisma, przynieś je do mnie. Chętnie hojnie cię wynagrodzę. A no mamy takie. Znalazłem starożytne pisma, które chciałbym ci oddać. Naprawdę niesamowite, gdzie je znalazłeś? Opuszczonej wiosce zbudowanej obok kopalni, pozostały po niej ruiny. Miejsce to znajduje się w pobliżu bagna, na które Akademia odbyła ekspedycję. Natknąłem się na nie z Cortezem, gdy szukaliśmy innych dróg na bagno. Nie do wiary, słyszałem o tym miejscu już wcześniej, ale nie mam o nim żadnych jeszcze zapisków. Okolica była po prostu zbyt niebezpieczna, nikt tak naprawdę nie odważył się tam pójść. Ale większość ludzi nawet nie wie, że była tam kiedyś wioska, nie mówiąc już o kopalni. Chyba w ogóle ich to nie interesuje, mnie za to bardzo. Okej. Możemy oddać mu wszystko. To dokument zawierający plany naprawy pompy. Mówisz pompa odwadniająca, brzmi bardzo interesująco. Najwyraźniej rzemieślnik spisał tutaj swoje plany naprawy zniszczonej strażnicy. Wygląda na to, że ten dobry człowiek miał dużo do zrobienia. Dobra, przeklikamy to, bo on tutaj nic ważnego na ten temat w sumie nie mówi. Jeszcze a propos tych pism, książki. Dziennik duchownego. Ciekawe, co tam napisał. Możecie sobie przeczytać, zatrzymując film. Ja już tam nie będę traciła na to czasu. Myślę, że to wystarczy, aby jakoś otworzyć historię wioski górniczej. Oczywiście nie mam nic przeciwko innym pismom, więc jeśli tylko znajdziesz jakieś... Trzymaj, obiecałem ci rozsądną nagrodę, więc ją otrzymasz. Jesteś odważniejszy niż ktokolwiek, kto stanął tu przed tobą. Jeśli jesteś zainteresowany rezultatem, wróć za kilka dni. Będę pracował dzień i noc. Wiesz coś o oku Dragira? Nigdy o nim nie słyszałem, chociaż brzmi jak jakaś legenda. Z pewnością historyk wie o tym coś więcej. Chociaż nie lubię mu tego przyznawać. Mogę ci jakoś pomóc? Jasne, mógłbyś mi pomóc odtworzyć traktat o rzadkich roślinach autorstwa Aleksandra von Humbertusa? Wciąż mam 97 kopii. Oto pióro dla ciebie. Chyba zmieniłem zdanie. Tak myślałem, ale wiesz co, zatrzymaj pióro, być może będziesz go potrzebował. Potrafisz pisać, prawda? Pewnie. Tak myślałem, masz porządnie wykształcenie. Można by pomyśleć, że jesteś kimś w rodzaju dyplomaty lub innego wysokiego urzędnika. Cały ja jestem wysłannikiem króla i mam tu pełnić funkcję doradcy księcia Albrechta. Jasne, jestem cesarz Kataj. No niestety. Jest to prawda, no ale cóż. Dobra. Co my mamy? Dostałam coś od tego typa. Ukradłam coś temu historykowi. Tutaj w ogóle coś na temat trucizny. Zaawansowana księga alchemiczna. Nic z niej nie rozumiem. Kurde, no. Ten historyk mi nic nie powiedział za bardzo, a liczyłam, że się uda. Tutaj jest chyba ta biblioteka cała.
To zabieram. Księga doświadczenia. To jest kupa fajnych rzeczy. Dobra, jakieś regały, nic z tych rzeczy. Ale księga doświadczenia i wiedzy. Rozumiem. Myślę, że się przyda. Rozumiem. Kolejne dwa punkty nauki. Mamy 14 punktów. Trzeba by pomyśleć, na co by to wykorzystać. Tutaj mamy więcej miejsc, natomiast nic już tutaj dla nas nie ma. No niestety, spodziewałam się, że czegoś się dowiem, a nie dowiedziałam się kompletnie nic. Dosyć słabe. No szkoda. Dobra, czy coś tutaj było jeszcze ciekawego? Chyba nic. Okej, wypadałoby iść gdzieś w Kimę, albo... Wiecie, pochodzić trochę z pochodnią. W sumie to tutaj chyba żeśmy zwiedzili większość rzeczy w tym mieście. Tutaj się nikt nie czepiał, że w ogóle tutaj chodzę, więc... Myślę, że możemy iść w Kimę na spokojnie do rana. Okej, no to początkowe sprawy. Na dzisiejszy odcinek wychodzi na to, że mamy z głowy parę questów. Dobre pytanie, czym by się teraz zająć? A, to Gabriolan tutaj mieszka. Dobra. Dobrze wiedzieć. Tu jest Gizela. Ja z nią chyba rozmawiałam. Tu jest jej suszka. Oczywiście ona się będzie pruła. Czy my gdzieś nie byliśmy? Dobre pytanie. Byliśmy tutaj na końcu, tak jest, a tutaj? Co my tu mamy? Z tobą nie mogę... Poczekaj chwilę, wyglądasz jakbyś był odpowiednim facetem. Odpowiednim? Do czego? Mój mąż to nikt inny jak Baron Severin. To dobry człowiek, ale tym razem nie może mi dać tego, czego pragnę. Kort też ma sporo na sumieniu, ale z nim zawsze to samo. Mam ochotę na coś nowego, na długą, grubą... Okej, najlepiej dwie. Zrobiłbyś to dla mnie? Możesz odpowiedzieć pełnym zdaniem? Nie jestem pewien, może nie jestem odpowiednią osobą do tego. Chcesz mi powiedzieć, że nie możesz kupić zwykłej kiełbasy na targu? Co ty sobie myślałeś? Nawet nie chcę wiedzieć, zboczona świnia. Wiesz co, najlepiej będzie, jak najszybciej zapomnimy o tej rozmowie. Co robisz cały dzień? Właściwie nie wiem, czym się zajmujesz, ale nie chcę być na twoim miejscu. W domu najczęściej siedzę w fotelu przed kominkiem. Kobieta mojego stanu nie ma wielu obowiązków. To mam ci kupić na tym targu, czy... Matko Boska. Cześć, Kort. Kurde, kucharz, diabelsko trudna kradzież? Witaj. Wszystko w porządku? Nie lubisz zbytnio gadać. Stary, zostaw mnie w spokoju, jestem w nastroju. Jesteś kucharzem? Głupie pytanie, oczywiście, że jestem tu kucharzem. Z jakiego innego powodu stałbym tu całymi dniami i siekał cebulkę? Ktoś ci nasikał do gulaszu? Powiedz, żartujesz sobie ze mnie, jesteś tu tylko po to, żeby się ze mnie nabijać? Skąd miałem wiedzieć o butelkach? Jeszcze jeden taki komentarz i będziesz zbierać zęby z mojego gulaszu. W jakich butelkach? Naprawdę nie słyszałeś? Nie mam pojęcia, o czym mówisz, ale chyba lepiej już pójdę. Poczekaj, co tym razem? Uspokój się, nie możesz mnie winić za mój mały wybuch. Myślałem, że przyszedłeś się ze mnie nabijać. Wydaje się, że prawie wszyscy tutaj chcą to zrobić. Czemu wszyscy z ciebie żartują? Nie jest to zbyt przyjemna historia. Nie ociągaj się, tylko gadaj. Okej, więc słuchaj, jak wiesz, jestem tu szefem kuchni, ale nie byle jakiej kuchni. Nie jestem osobistym... Jestem osobistym szefem kuchni barona Severina. Pracuję tu od lat i przygotowuję dla mojego pana tylko najlepsze dania i napoje w Asun. Zawsze był zadowolony ze mnie i mojej pracy. Zawsze szczególnie cenił moje wino, które sam robiłem i tłoczyłem łzy Asun. Szlachetna i potężna kropla, której mogą spróbować tylko prawdziwe szlachnice. A teraz przejdźmy do rzeczy. W każdym razie baronowi przestało smakować wino, albo mówiąc to w ten sposób, wypluje. Smakował okropnie. A to dlaczego?
Cóż, jak mam to powiedzieć? Wygląda na to, że ktoś nasikał do wina. Co? Najwyraźniej ktoś wieczorem zakradł się do mojego magazynu, wypił wszystkie butelki, a potem tam nasikał. Po co miałby ktoś robić coś takiego? Nie wiem, w każdym razie baron Severin pociągnął mnie do odpowiedzialności i kazał swojemu ochroniarzowi pobić mnie do nieprzytomności. Gdzie jest baron? W kopalni złota. Okej, no wiemy, gdzie on jest. Jest człowiekiem twardym, surowym, ale jest odważny, to trzeba mu przyznać. Mój pan nawet zgłosił się na ochotnika do tego zadania, gdy zadanie to powierzone Leopoldowi. Dobra, takie pierdoły. Jakie ziemie posiada baron? Rodzina barona od jakiegoś czasu jest bezrolna. Myślę, że ma to coś wspólnego z wolnym obozem, ale kto wie, jak to jest. A co to ma wspólnego wszystko ze mną? Dowiesz się dla mnie, kto mi to zrobił. I co mam zrobić? Nie mogę ci dać złota, ale mam trochę biżuterii. Jeśli mi pomożesz, dam ci ją całą. Jest warta duże roperii. Okej, pomogę. Więc przyjdź prosto do mnie, gdy się czegoś dowiesz. Jakieś wskazówki? Niezupełnie, możesz jednak zapytać strażników, może coś wiedzą. Ale nie mów im, że cię przysłałem, znowu by się ze mnie śmiali. No okej. Sporo tutaj roboty widzę, wszędzie jest. No tak, no ale baron jest oczywiście w kopalni. Niestety ktoś mnie tu widział. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Zobaczmy. O cholera. Niedobrze. Chyba zapłacimy karę. Jak się spotkam z Argosem. Never mind. Tam nic ciekawego nie było w sumie. Okej, czyli górną dzielnicę chyba przeszliśmy całą. Przynajmniej nie widziałam żadnych innych zadań tam. Zobaczmy. Okej, to jest o tej dziewczynie. Zapomniałam, że mamy to do zrobienia. Wiecie co? Pójdziemy do klasztoru na chwilę. Bo potrzebujemy zrobić coś z tą bronią Saida, nie? Nie masz wstępu. Proszę bardzo. Dobra, bo to przez to, że w mieście mnie tam szukają, to tutaj też się czepli. Może do Alastora byśmy poszli z tą bronią, co? Szukam oka Dragira. Nie wiesz nic o nim? Szukasz oka? Jestem trochę zakłopotany. Nikt tak naprawdę nie zajmowałem się tym tematem. Okej, bajki, które ktoś spisał. Na twoim miejscu poprosiłbym Karadora o radę. Czy wiesz, jak przywrócić tej broni magiczną moc? Nie jestem specjalistą od broni, ale rdzeń magii w niej jest pusty. Istnieje kilka metod naładowania go. Pierwsza jest nieco skomplikowana, składa się ze starożytnego rytuału trzech bóstw. Ale wydaje się to niepotrzebnym wysiłkiem, ponieważ bardzo trudno byłoby znaleźć maga ognia i czarnego maga do udziału w rytuale. Jakie są inne opcje? Druga, zgodnie z tradycją, byłaby z użyciem kamienia ogniskującego, z którego można by przenieść moc. Problem w tym, że od dawna takich nie widziałem, a przynajmniej mi nic o nim nie wiadomo. A trzecia opcja? Prawdopodobnie najłatwiejszym sposobem jest naładowanie magicznego rdzenia magicznymi kryształami. Jest ich bardzo dużo w jaskiniach na Asun. 10 tego samego rodzaju powinno wystarczyć. Castor poświęca sporo czasu badaniu i odkrywaniu tych kryształów. Mam, ale... Podobno warto użyć żółtych albo fioletowych, więc tutaj byśmy chyba to olali na razie. Okej, no to idziemy do Karadora zapytać. O to oko jeszcze. Okej. Aha, nie mogę. No dobra, no to nie. Zobaczmy. Historyk, no ale byliśmy u historyka.
A historyk ma nas w dupie. A Boże święty, mamy górną dzielnicę? Mamy. Suszka, Boltan. Nie no, idziemy jeszcze raz do niego. Może teraz mi coś powie więcej? A, mój partner biznesowy, dobrze cię widzieć. Mam wspaniałe wieści, płatność w końcu dotarła. A nasz ceniony klient zamówił o wiele więcej, poza tym wypłacał nam nawet niewielką premię, więc oto twoje monety. Poszło lepiej niż sądziłem. Proszę bardzo, zamówił mnóstwo nowych rzeczy i z jednak mały problem. Niech zgadnę, nie masz pieniędzy. Powoli. Oczywiście masz rację, jednak zamówiony towar jest też dość drogi, przez co nasz zysk też jest wyższy. Ile potrzebujesz teraz? Około 400. Musisz żartować. Nie, jeśli chodzi o pieniądze, nie martw się, twoja inwestycja się opłaci. Proszę bardzo, pieniądze. Odprasz się przyjacielu, pozwól mi to zrobić, a wkrótce otrzymasz kasę. Dzisiaj wyślę karawanę. Dobra, czyli kolejnego dnia trzeba przyjść. Panie historyku, weź pan coś powiedz. Nic nie powiesz. Wszyscy mnie odsyłają do historyka, on nie chce ze mną gadać. Niedobrze. Okej, co my mamy do zrobienia? W sumie mamy dwie rzeczy w tym kanionie z tymi trollami do zrobienia. Naprawa młyna, a to trzeba iść do Drwali. To możemy to zrobić, do dolnej dzielnicy się przenieść. I to ogarnąć. Wiecie, zanim wrócimy do fabuły, to jest sporo rzeczy, które wypadałoby zrobić, że tak powiem, teraz. Jak najwcześniej zresztą. Tak więc... Cóż, no musimy zająć się pobocznymi zadaniami, zanim ruszymy fabułę, żeby mieć pewność, że zadania się nam nie anulują, no bo ma się tak niby stać. Według solucji, gdzie właśnie zerknęłam, żeby się upewnić, bo tak naprawdę jak ogarniemy sprawę z Febre i pójdziemy potem do Karadora mu to wszystko powiedzieć, to będziemy mieli potem kłopot. Hej, ty! Gdzie mogę dostać twarde drewno do młyna? Nasze zapasy są pełne drewna, ale do młyna potrzebujesz czegoś bardziej stabilnego. Jesteś szczęściarzem, mamy nawet takie na stanie. Kali potrzebuje go na drewniane łożysko. Nie ma problemu, ale drewno nadal wymaga obróbki. Prawdopodobnie będziesz musiał udać się do stolarza. Daj znać, gdy jakiegoś znajdziesz. No przecież dobrze wiesz, kto jest stolarzem, debilu. No, muszę naprawdę iść do tego gościa się pytać? Bez sensu. Wiadomo, że Johan się przecież zgodzi, no. Dlaczego ma się niby nie zgodzić? Znaczy Johan, Joachim. Hej, ty. Potrafiłbyś zrobić drewniane łożysko? Minęło dużo czasu, odkąd zrobiłem coś takiego, chociaż nie jest to trudniejsze niż cokolwiek innego, co robię. Dobra, gdzie jest drewno? Trist je dostarczy. Cóż, jeśli to zrobi, zajmę się tym od razu i powinno być gotowe następnego dnia. A co z zapłatą? Karl płaci przy odbiorze. Aha, ty możesz mnie nauczyć tworzenia bełtów, to ja nie chcę. Mamy coś jeszcze do zrobienia tutaj. Przekupstwo, morderstwo, kryształowa gorączka. No w sumie mamy tego sporo. Smoczą duszę, to tylko negocjacje. Sporo mamy tych zadań niestety. Dobra, do dolnej dzielnicy idziemy do Trisa w takim razie. I zobaczymy. Myślę, że jeszcze pójdziemy dzisiaj się przejść właśnie do tego kanionu troli, że tak powiem. Nie wiem, czy to można tak nazwać, ale teraz chyba powinno być z trolem trochę prościej. Wiecie, tam jest ten problem, że tam są trzy trole chyba. Więc, wiecie, ciężko jest zagrywać jakby jednego. Hej. Możesz dostarczyć drewno do Joachima w mieście. On się nim zajmie. Okej, dostarczymy mu je. Dobra, czyli co mamy potem odebrać u Joachima? Nie, po prostu do Karla idziemy. Dobra. To może być z tymi teleporterami jest 1000 razy lepiej, naprawdę. 100 razy lepiej.
Wszystko bardzo szybko i sprawnie przebiega. Siemanko. Hej, ty. Drewno i łożysko są w drodze. Joachim wytworzył łożysko z drewna od Trisa. Wielkie dzięki, oznacza to, że znów możemy samodzielnie mielić mąkę i jesteśmy samowystarczalni. Jeśli to ważne, aby móc zaopatrywać wolny obóz. Oto coś za twoje kłopoty, ułatwi ci podróż. Sporo dostałam, 400 tych. Dobra, wykwintny smak, sprawdzian. Dobra, idziemy w takim razie do obozu myśliwych. Za mało many. Zaraz będzie okej. Okej, jeszcze raz. Obóz Garfsa. U myśliwych nic ciekawego do zrobienia nie mamy. Więc idziemy do lasu. Niestety, ale w walce z trolem nam się łuk nie przyda. A szkoda. O, widzę, że panowie są tutaj. O, w ogóle Garfsa jeszcze mogę okraść. Róg cieniostwora, super. No to fajnie. Okej, lecimy na drugą stronę. Okej, ale chciałabym wejść normalnie. Tutaj niczego już nie powinno być chyba żywego, z wyjątkiem w sumie tych troli. Ewentualnie jakieś tam poobijane ścierwojady. Mamy trolla, który ma 500 HP. Strzelanie do niego z łuku jest bez sensu. Mogę oczywiście spróbować, ale no właśnie nic mu nie zrobimy. No właśnie to jest też ten problem, że ja bym musiała go od razu, wiecie, zajść, no nie? A to będzie o tyle problem, że... Boję się, że tamte się też striggerują. O kurde, 5 ich tam jest. Ewentualnie wiecie co? Weźmiemy sobie go, zagrujemy. Musimy je poodciągać od siebie, nie? Zrobimy tak. Żeby on właśnie stracił. O cholera. Niedobrze. Ty, no, rzuciły się na mnie. A czemu ta menda tu przylazła? Niedobrze. Ej, ale o co chodzi, przepraszam? One będą mnie atakować w grupie, czy co? Tamtego odciągnęłam, no ale co mi to dało? Nic mi to nie dało, bo przyszedł kolejny. Dobra, jeszcze raz. Odciągniemy go sobie. Wiecie, bo samo bicie tego trolla to nie jest jakiś problem. Okej, no chodź ze mną, chodź. Dobra, w sumie to możemy go... Kurda, no leci za mną. O cholera jasna. A teraz już powinno być bez problemów. No myślę, że mi tu drugi nie przyjdzie, nie? O cholera jasna, tak to nie robimy. Okej, ładnie.
Dobra, no to tak właśnie musimy zrobić też z resztą. Musimy je dosyć solidnie odciągnąć od grupy. Bo inaczej będziemy mieli przypiks. Dobra, ale widzę, że całkiem sprawnie nam to idzie, więc będzie chyba git. Ale tak jak mówiłam, odciągamy je dosyć solidnie. Dobra. Okej. Żaden chyba nie idzie do mnie. Przynajmniej nie widzę. Także teraz będzie już git. Gdzie mój kryt? No, dziękuję bardzo. Wiecie, trolle to tam jest pikuś w sumie. Kurde, 5 troli. No nieźle. Aż się przypominają czasy, wiecie, Gothica 3. Kiedy też tych troli było dużo w jednym konkretnym miejscu. Dobra, tam coś dziwnego robią te trolle, ewidentnie. Dobra, wydaje mi się, że jak weźmiemy sobie kolejnego... O, jeszcze jeden tam jest, dobra. Odciągamy znowu. Kurde, no biegnie za mną dalej. No jaki powalony troll. Dobra, teraz możemy go zabrać. Okej. Niedobrze, niedobrze. Kurde, no dałam mu się tak... Wystawiłam się, że tak powiem, na widelec. Dobra, ale to zaraz ogarniemy. Więcej tych troli naprawdę matka nie miała. Tam jest 6 troli. Jak nie więcej, bo może się okaże, że jest ich jeszcze więcej. Czy bardzo narzekam? Nie. Biorąc pod uwagę, że mamy z tego exp, to ani trochę. Nie ma sensu na to narzekać. Dobra. Lecimy dalej z powrotem. No niestety, delikatnie taka żmudna robota, że tak powiem. Gdzie ja pobiegłam? Co ja zrobiłam? Matko Bosko pobiegła w przeciwną stronę i zadowolona z siebie. Ajdź. Dobra. Kurde, no i znowu się ustawiły w takich miejscach, że będzie mi to przeszkadzać. Chyba, że... Oh, fuck my life. Niestety, ale kamienie... utrudniają mi trochę robotę. Błagam, no, ale chodź, człowieku. Ale ten troll się ze mną drażni ewidentnie, nie? Tamten jest większy, albo mi się wydaje. Król troli. No, to będziemy mieli przesrane chyba.
Mamy broń. No ale błagam cię, no nie rób takich rzeczy. Przytul się do tego trolla, proszę cię. No ale... Jak nie myszka nie działała, to teraz zaś klawisze nie działają. I nie mogę chłopa obejść. Podejrzewam, że ten król trolla, ten król troli nie bez powodu jest tak tyłkiem przysunięty do tej ściany. Podejrzewam, że będzie wymagał jakiegoś tam większego wyzwania. Dobra, jedziemy z nim. Albo i nie. Ale przysuń się. Dobra, tego będziemy klepać długo. Ten się już ewidentnie ze mną drażni. Ale ma wielki tyłek, nie? Masakra. Okej, i lecimy dalej. Zastanawiam się... Ale to jest szermierzna walka dopiero, nie? Ja jak wchodzi kryt, to wchodzi po 6. Ajajaj, nie rób takich rzeczy, człowieku. Nic nie widzę. Kurde, ale chłopie, no za co? Ochronę ma dosyć dużą, więc... Kurde, to by się przydało zmniejszenie potwora na niego, nie? Tak bardzo... ładnie. Niedobrze. Okej. Kurwa mać, no dlaczego to się tak dzieje? Upsi. Dobra, wiecie co? Nie, na tego króla to weźmiemy naprawdę zmniejszenie. O ile jakieś mam i o ile można gdzieś kupić, ale wydaje mi się, że chyba można. Mi się tak chce z nim bić, że wcale. Zresztą sami widzicie, że to jest walka po prostu... Błagam. Oczywiście, że mam. Czego nie mogę tego użyć? Aha, mogę! Tylko muszę podejść naprawdę blisko. Ale mi przyfan zdolił, nie? No wreszcie. Futro, pchły, kieł. Dobra. Aż się dziwię, że to przeżyłam, jak mi przywalił. Szczew królewski, no o to chodziło, pięknie. Smoczy korzeń, ekstra. Przemiana w smoczego zębacza. Tutaj powinien być eliksir życia, a nie jakiś leczniczy. Dobra, i tutaj chyba nic. Nic nowego. Król troli.
To Dandarius chciał. Dobra, czyli lecimy do górnej dzielnicy. A sprawdzian siły, kto to chciał ode mnie? Jaromin chyba, nie? Przepraszam, ale ten sprawdzian siły, no Jaromin chyba. Czy Forion? Dobra, zapiszmy, zanim powiem. Znalazłem broń. Okej, super. Nawet zabrałem ją ze sobą. Pokaż ją. Tak, to jest broń, której szukałem. I co to oznacza ta liczba? To nie twoja sprawa. Dasz mi teraz prawdziwą pracę? Okej, widzę, że jesteś przynajmniej wystarczająco sprytny i silny jak cieniostwór. Będziesz potrzebować obu, aby móc spełnić moją następną prośbę. Właściwie chciałem prawdziwej pracy, dobrze płatnej pracy. Ta, najpierw muszę wiedzieć, czy można ci ufać. I jak chcesz to sprawdzić? Chcę, żebyś poszedł do kucharza barona i jakoś go zagadał, aby udało ci się dodać tę truciznę do posiłku kota barona. Chcę śmierci tej bestii, więc oto trucizna. Nie radzę samemu tego testować. Nie znam żadnego antidotu. Pochodzi od ognistego topielca. Nie martw się, w tej dawce substancja nie jest śmiertelna dla ludzi, tylko dla kotów. Spokojnie możesz wlać ją do garnka. Czy ty jesteś jakiś niepoważny? Ty chcesz kota zabić? Znaczy, dobra, zrobię to, bo... że tak powiem, jest quest, ale... trochę pojebana sytuacja. Gościu chce się... nie wiem. Hej. A co jak tak zrobię? Forion próbuje otruć kota barona. Wynają mnie do tej brudnej roboty. A dlaczego? Cóż, skontaktuj się z Argosem i zgłoś mu te zbrodnie. Będzie chciał dowodów. Nie no, no przecież nie zabijemy kota, no chyba kogoś pogięło. Pójdziemy oczywiście z tym do Argosa. Ciekawi mnie, gdzie jest Dandarius, bo on czasami gdzieś tutaj biega też po środkowej dzielnicy. I wydaje mi się, że właśnie tam powinnam go szukać. On często chyba jest na targowisku? Nie pamiętam. Gdzieś tutaj się szwenda chyba. Parę razy z nim gadałam i nie było z nim żadnej opcji dialogowej, w sumie. Słuchaj, Argos, mamy problem. Grzywna 300 roperii. Proszę bardzo. No i dostałam do... kurde, no. Dobra, możemy z nim pogadać. Chcę zgłosić przestępstwo. Mów. Forion z górnej dzielnicy zlecił mi otrucie kota barona. Oczywiście nie zrobiłem tego i powiedziałem o tym kucharzowi Kortowi. Czy masz na to jakiś dowód? Tak, dał mi tę truciznę. Interesujące, nie słyszałem o tej truciźnie, odkąd Neodym został wygnany ze środkowej dzielnicy. Co to znaczy, że Forion był wtedy... To przynajmniej wyjaśniałoby, dlaczego Forion był tak nieugięty, gdy nie pozwoliliśmy Neodymowi uniknąć kary. W porządku, zajmę się tym, wróć jutro, do tego czasu powinienem wiedzieć więcej. W międzyczasie trzymaj się lepiej z dala od Foriona. Mam pewien problem. Pracuję nad przykrywką dla klasztoru i pomagam bandytom. Pomagasz bandytom? Powtórz to jeszcze głośniej. To nie tak, że zgłosiłem się na ochotnika. Pracuję dla Karadora. Wybacz, umknęła mi ta część z klasztorem. W czym rzecz? Kazali mi sprzedać młodą kobietę. A nim się waż, przyprowadź ją do nas. W mieście będzie bezpieczna. Potrzebuję pieniędzy za dziewczynę. Site chce sporej części dochodów. O jakiej kwocie mówimy? 650. Najpierw przyprowadź mi kobietę, a potem zwrócę ci za twoje wysiłki. Handlarze, którzy szli do klasztoru, zostali zaatakowani w lesie przez bandytów. Co, żartujesz sobie? Wyglądam, jakbym żartował? Niestety nie, cholera, ci przeklęci bandyci. Nikt nie przeżył. A co z towarami? Nic nie zostało. Uważaj na siebie, wyślij kilku ludzi, żeby zabrali ciała ze ścieżki i odpowiednio je pochowali. Dobra, to takie rzeczy w takim razie mamy. Dandarius, gdzie on może być? On czasami się tutaj właśnie kręci.
Zaraz, bo to był Dandarius, a nie Dalmatius, nie? To chyba jednak idziemy do górnej dzielnicy jeszcze raz. Gregorius, a Dandarius? Który był to gościu? Nie ty? Nie, to jest Herold. Dandarius. Edward. Zaraz, bo my jeszcze nie byliśmy tutaj, nie? Ja już myślałam, że to jest koniec tej dzielnicy przecież, a tutaj jeszcze jest kupa miejsc, które możemy zwiedzić. Wiadomo, że wszystkiego się nie zdąży sprawdzić. Dlatego warto to zrobić teraz. Całkiem fajne chaty tutaj ktoś ma. Tytonie, różne rzeczy. Wiadomo, nie będziemy tutaj nikomu grzebać, bo nie ma to sensu. Że tak powiem, gra też nas karze, jak właśnie zrobimy jakiś występek, to potem dostajemy negację do doświadczenia, więc w sumie nie warto. Jak widać. Dobra, tutaj coś mamy. Tutaj nic ciekawego. Z tego co widzę, to nie ma tutaj nic raczej ciekawego. Tu są jacyś mnisi w ogóle. Zaraz, moment. Tutaj jest jakaś kapliczka, to po pierwsze. Ale tutaj już wszystko wiemy. W sumie to nie myślałam nad tym, że jest jakaś kapliczka jeszcze tutaj. A no jest jednak. Dobra, nie chcę puchara, tylko chcę pulpit. Mikstury o mocy. Dobra, nic ciekawego. Eliksir ducha. Mam runę światła w ogóle, skądś. Pijemy eliksir, bo znalazłam, a znalezione nie kradzione. Tu jest Konstantin, jakiś nowy ziomal, mag ognia. No to ciekawe. Szczerze mówiąc, nie sądziłam, że jeszcze kogoś tu spotkamy. To co, może z nim zagadamy jeszcze? Diabelsko trudna kradzież. Kim jesteś, mistrzu? Jestem Konstantin Relmintis, mag ognia i nosa i uczony magii teleportacji. Mag ognia? Nigdy wcześniej nie spotkałem kogoś takiego jak ty. To dlatego, że jestem wymierającym gatunkiem. Od czasu wygnania bogów liczba wyznawców Innosa stale maleje. Tylko mój mistrz Waldemar nadal pozostaje prawdziwym wyznawcą swojego boga. Aha, no to dzięki za info. Kurde, szukam tego typa jeszcze, nie? Jezus, tu jeszcze jest coś zwiedzać. Jest normalnie ogródek. Także myślę, że możemy pozbierać rzeczy. Jeszcze tutaj coś jest. Ciasto mogę zabrać, zabieram. Tam są jakieś pierdoły. No to górne miasto takie... Okej, ale nie urywa tyłka. Tylko teraz pytanie, gdzie jest ten ziomal, bo bym bardzo chciała oddać te rzeczy. A niestety nie pamiętam, gdzie on jest. To nie był Gregorius. Tutaj nie.
Dandarius. No cholera, brzmi znajomo. Ja za nic w świecie nie pamiętam, gdzie ten gościu był. Dandarius. Hej, ty. Kim jesteś? Myślę, że cię to nie obchodzi. Aha, dobra, no gadaliśmy już. No tu jesteś, super. Mam futro króla troli i dwa worki pcheł. Co? Wydaje mi się, że się przesłyszałem. Mam ze sobą futro i pchły. Jakie futro? Cóż no, króla troli, te, po które mnie posłałeś, za to pchły mam w woreczkach. To niewiarygodne, nie sądziłem, że ktokolwiek mógłby się równać z tą bestią. Opowiem o tym tutejszym. Cóż, z przyjemnością wynagrodzę cię za to futro, a zwłaszcza za wyjątkowe pchły. A co ty masz za biżuterię jeszcze? Aha, ty miałeś te rzeczy. Dobra. No to... Hej, nieznajomy, dokąd się tak spieszysz? Czy my się znamy? Cóż, nie znasz mnie. Tak przy okazji jestem Gregorius, ale obserwowałem cię. Każdy krok służy celowi, a każda minuta jest dobra, jest dobrze wykorzystana. Brak czasu na odpoczynek i brak czasu na cieszenie się przyjemnościami życia. Niech zgadnę, problem z kobietą? Niekoniecznie, bardziej królewski problem. Cóż, to byłby mój następny strzał. Czego chcesz? Od jakiegoś czasu pewien przedsiębiorca i organizator gier hazardowych sprawia mi wiele kłopotów. W jaki sposób? Co zrobił? Cóż, zależy jak na to spojrzeć. Gildia zdecydowanie nie jest zadowolona z tego, że ktoś oszukuje ludzi na hazardzie. Z pewnością nie zmusza ludzi do grania. Nie, mimo to jest to forma oszustwa, ponieważ na dłuższą metę bez względu na szczęście ludzie przegrywają. Jeśli myślisz logicznie, możesz obliczyć szansę na wygraną. Okej, więc w czym dokładnie jest teraz problem? Ten organizator gier nazywa się Pascal i oferuje swoje diaboliczne gry naiwnym, głupim ludziom. Jakby tego było mało, dorobił się niemałej fortuny i wkrótce planuje kupić dom w naszym ukochanym mieście. A na dodatek próbował wyrzucić mnie z interesu, licytując wygórowane sumy w brzeszczących roperii. Nie mogę konkurować z takimi ofertami i widzę zagrożenie dla mojego interesu. A czym dokładnie się zajmujesz, jeśli mogę spytać? Kupuję i sprzedaję grunty, działki budowlane oraz całe działki z domami. Moi ulubieni klienci to bogaci kupcy i lokalna szlachta. Wygląda na to, że nie radzisz sobie tak źle. To tylko kwestia czasu. Czy byłeś w Krepie? Tak, rozejrzałem się tam. Dobra, więc chodzi o przerywanie obecnego stylu życia Pascala. Obecnie uważa się za najmądrzejszego człowieka na wyspie. Masz zamiar sprecyzować, co mam dla ciebie zrobić? Pomożesz mi? No dobra, pomogę. Co powinienem zrobić, albo lepiej, co będę z tego miał? Nie chcę go okraść ani nic w tym stylu. Powinien po prostu poczuć na własnej skórze, jak to jest. Co sugerujesz? Aby odwrócić szansę, musisz oszukiwać tak, jak robi to Pascal w swoich grach. I pomyślałem, że możesz zdobyć dla siebie znaczone kości. Podmienisz mu kości, a następnie będziesz z nim grał, aż końcą mu się pieniądze. Na przykład z tymi oznaczonymi kośćmi masz większą szansę na wyrzucenie określonej liczby, co pozwala na częstsze wygrywanie w kilku grach. Czy nie zauważysz, że kości są inne? Znam dobrego artystę, który zrobi ci dokładne repliki. Nawet jeśli zda sobie sprawę, że kości wyglądają inaczej na zewnątrz, co ma zrobić? Jego chciwość zmusi go do grania. Okej, więc jaki jest następny krok? Niech Pico Virtuoso wykona dla ciebie dwie kości z kości cieniostwora. To te same, których używa Pascal. Potem wróć do mnie. Widzę, jakiś bardzo ciekawy questik nam się szykuje. Ale moi drodzy, czas na dzisiejszym odcinku już nam minął. Mam nadzieję, że wam się dzisiejszy film podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Jeżeli chcecie, możecie dołączyć na Discorda, link macie w opisie pod filmem. Ja lecę montować dla was ten materiał i słyszymy się w kolejnym, bo jak widzicie, dziennik z zadaniami dalej jest obfity. Także wypadałoby coś z nim zrobić. Dziękuję wam serdecznie i cześć!